Witam Państwa bardzo serdecznie. My już się znamy, ponieważ właśnie kończy się pierwszy dzień obrad konferencyjnych, konferencji Dialog o Człowieku ku w drodze do prawdy. Jan Paweł II, Edyta Stein i Roman Ingarden. Witamy również uczestników tej konferencji i otwarcia wystawy online, jeżeli są takie osoby, które się właśnie z nami połączyły. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że mogliśmy podjąć refleksję na temat myśli, poszukiwań filozoficznych, osobistych doświadczeń tych trzech wielkich postaci. Dziś jest 12 października, przypada dziś 129. rocznica urodzin Edyty Stein. Wspominamy ją, wspominamy Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Natomiast też wspominamy profesora Romana Ingardena. W tym roku uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej ustanowiono rok 2020, ustanowiono rokiem Romana Ingardena, wielkiego filozofa, fenomenologa, ucznia Edmunda Husserla, który w powojennej Polsce w Krakowie stworzył ośrodek myśli fenomenologicznej, ale co najważniejsze, wieloletniego przyjaciela Edyty Stein, z którą dzielił wspólny grunt filozofowania na gruncie właśnie metody fenomenologicznej. I dlatego też tą część konferencji chcemy poświęcić właśnie pamięci profesora Romana Ingardena. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że z tej okazji mogliśmy zorganizować wystawę poświęconą jego pamięci, wystawę Roman Ingarden, fotografie i dokumenty z rodzinnego archiwum. Dzięki życzliwości profesora Krzysztofa Ingardena, wnuka profesora Romana Ingardena, który jest synem profesora Romana Stanisława Ingardena, czyli najstarszego syna Romana Ingardena, którym się zajmujemy. Dzięki jego życzliwości mieliśmy możliwość skorzystania z archiwów zdeponowanych w rodzinnym archiwum. Dlatego też prezentujemy Państwu ponad 40 fotografii, dokumentów prezentujących wybór swojego rodzaju, obrazujący życie profesora Romana Ingardena od tego momentu, kiedy spotkał się z Edytą Stein w Getyndze, poprzez koleje losu, które prowadziły go do Fryburga Bryzgowickiego, następnie powrót do Lwowa, gdzie w czasach przedwojennych uzyskał habilitację i profesurę, następnie do Krakowa, gdzie po wojnie działał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oglądając wystawę, będą Państwo mogli także dostrzec zdjęcia z życia prywatnego, dlatego że Roman Ingarden w 1919 roku poślubił Nunę, jak o niej mówił, Marię Pol, z którą miał trzech synów, dlatego też będą Państwo mogli zobaczyć zdjęcia z tych takich prywatnych przestrzeni życia profesora. Będą Państwo mogli zobaczyć zdjęcia z jego wyjazdów na kongresy, z jego wycieczek. Był zainteresowany sztuką, ponieważ jednym z elementów, którym się zajmował w zakresie filozofii, była i estetyka. Będą mogli Państwo zobaczyć pocztówkę z dedykacją Witkacego, z którym się spotykał w Zakopanem, z którym dyskutował, ale też to, co najważniejsze, co dzisiaj myślę, że pierwszy raz jest wyciągnięte właśnie z tych arkanów archiwum rodzinnego, dokumenty związane z korespondencją Romana Ingardena z Karolem Wojtyłą wokół pamięci o Edycie Stein. Są to listy, są to pisma, które były właśnie ich korespondencją. Są to też ostatecznie strony rękopisu, który profesor Roman Ingarden stworzył na poczet referatu, który wygłosił 6 kwietnia 1968 roku, poświęconego Edycie Stein na życzenie właśnie kardynała Karola Wojtyły. Jednym ze zdjęć jest zdjęcie Edyty Stein. Jest to zdjęcie, które siostra Teresa Benedykta od Krzyża przysłała
swojemu przyjacielowi, koledze Romanowi Ingardenowi w 1934 roku, tuż po swoich obłóczynach, po mszy obłóczynowej, która miała miejsce w kwietniu, kiedy to Edyta Stein przyjęła imię siostra Teresa Benedykta od krzyża i przyjęła habit. To zdjęcie jest to jedyne zdjęcie, do którego miałam możliwość, które miałam możliwość zobaczyć, zdjęcie Edyty Stein. Także mam nadzieję, że ta wystawa otworzy przed Państwem różne znane lub może mniej znane przestrzenie życia profesora Romana Ingardena i będzie taką wizualnym dopowiedzeniem do tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy. A na koniec chciałabym bardzo podziękować jeszcze raz panu profesorowi Krzysztofowi Ingardenowi, który udostępnił materiały z rodzinnego archiwum, ale też wyraził zgodę na wykorzystanie materiałów archiwalnych zdeponowanych w archiwum cyfrowym Romana Ingardena oraz w archiwum nauki PAN i PAU w Krakowie. Także bardzo serdecznie dziękuję. A wystawa jest częścią konferencji, która jest elementem programu kulturowego Dziedzictwo Edyty Stein, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Sztuki, a Towarzystwo imienia Edyty Stein realizuje ten program dzięki współpracy z Centrum Historii Zajezdnia. Także zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia wystawy. Dziś jest jej otwarcie, natomiast wystawę będzie można oglądać tutaj w domu Edyty Stein do 31 stycznia 2021 roku w godzinach działalności Towarzystwa imienia Edyty Stein. Także bardzo serdecznie zapraszam.